Konrad urodził się około 900 roku w Altdorfie, w Badenii-Wirtembergii. Był synem Henryka z potężnego rodu Welfów i jego żony Aty, którzy ufundowali opactwo w Weingarten. Nauki pobierał w szkole katedralnej, a gdy ją ukończył, został prepozytem, czyli przełożonym kapituły katedralnej w Konstancji. W 934 roku, po śmierci Nottinga, został biskupem diecezji. Ze sporego spadku, jaki zostawił mu ojciec, Konrad ufundował liczne kościoły, klasztory i szpitale, m.in. szpital w Kreuzlingen, wyposażony przez niego we fragment krzyża, przywiezionego z Jerozolimy. Konrad odbył 3 pielgrzymki do Ziemi Świętej i wiele razy do Rzymu. Pełniąc obowiązki biskupa, starał się unikać polityki. Uczestniczył jednak w sejmach w 948 roku w Ingelheim, i w 952 roku w Augsburgu, a od 962 roku towarzyszył cesarzowi Ottonowi I w pielgrzymkach do Włoch. Zmarł podczas jednej z nich w drodze do Rzymu 26 listopada 975 lub 976 roku. Został pochowany w kościele świętego Maurycego w Konstancji. W 1089 roku jego relikwie przeniesiono do katedry, ale nie przetrwały do dzisiaj. W 1526 roku protestanci wrzucili je do jeziora. Kult Konrada zaczął szerzyć Ulryk I z Dillingen, biskup Konstancji w latach 1111-1127. Życiorys świętego został spisany dopiero w 1120 roku przez Udalszalka, mnicha i opata z opactwa świętego Ulryka i świętej Afry w Augsburgu. Odległa od śmierci Konrada z Konstancji data powstania tego dokumentu spowodowała, że jest w nim wiele nieścisłości i braków. Mimo to kult Konrada został zatwierdzony podczas Soboru Laterańskiego w 1123 roku. W ikonografii święty Konrad ukazywany jest często jako biskup z kielichem szalnym w ręku, w którym jest pająk. Czasami pająk unosi się ponad kielichem. Takie przedstawienie wynika z pewnej historii. Gdy Konrad celebrował mszę świętą, do kielicha wpadł pająk. W tamtych czasach uważano, że pająki są śmiertelnie trujące. Konrad, spożywając krew pańską z utopionym w niej pająkiem, dał więc świadectwo wiary. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Konradzie dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.